który grzechy nasze nosił w ciele swoim na drzewie, abyśmy, będąc umarłymi grzechom, w sprawiedliwości żyli, którego śniałymi razy uzdrowieni jesteście. Pierwszy list Piotra 2,24. Albowiem byliście jak błądzące owce, ale teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. Pierwszy list Piotra 2,25. Uzdrowiony przez jego rany. To nie ciało Pana nosiło nasze grzechy, ale On sam, który poniósł je w swoim ciele, co wynika również z tego wersetu proroka Izajasza. Położył duszę swą za grzech. Izajasza 53,10. Dusza jest ośrodkiem najbardziej wewnętrznych uczuć i emocji. Cierpienia znoszone przez Pana Jezusa Chrystusa w Jego duszy nie mogły być dostrzeżone przez nikogo innego i były bardziej intensywne, niż moglibyśmy sobie kiedykolwiek wyobrazić. Znoszenie naszych grzechów było absolutnie doskonałą ofiarą. Ofiarą, która w niezrównanej doskonałości zadośćuczyniła za wszystkie grzechy wszystkich wierzących. Jako Boże przebłaganie, Pan Jezus umarł za grzechy całej ludzkości, bo tak uczy nas pierwszy list Jana, drugi rozdział, drugi werset. W ten sposób przez Jego śmierć na krzyżu Boża świętość i sprawiedliwość zostały w pełni podkreślone, a Jego miłosierdzie rozszerzone na wszystkich. Pan Jezus Chrystus nie poniósł grzechów wszystkich, ale wielu, czyli wszystkich, którzy Go przyjmują. Chrystus, raz będąc ofiarowany na zgładzenie wielu grzechów, jak mówi nam list do Hebrajczyków, 9 rozdział, 28 werset. Jego ofiara była wystarczająca dla wszystkich, ale korzystają z niej tylko ci, którzy przyjmują ją przez wiarę. Mówi nam to też przecież Rzymian, 3 rozdział, 22 werset. Jeśli Jezus poniósł nasze grzechy, co w takim razie mamy robić z grzechem? W obliczu Bożej sprawiedliwości Jego śmierć oznaczała koniec naszych przewinień. Dlatego wierzący są postrzegani przez Boga jako umarli dla grzechu, martwi dla grzechu, w pełni wyzwoleni, by móc żyć dla sprawiedliwości. Z siniałymi razy Jego uzdrowieni jesteśmy, mówi nam Izajasza, 53 werset, rozdział, 5 werset. Nie chodzi tu o fizyczne razy i uderzenia zadane Jezusowi przez Jego prześladowców, ale o uderzenia i razy straszliwego sądu Bożego, którego doświadczył podczas 3 godzin ciemności na krzyżu. Jest to doskonałe uzdrowienie duchowe. Skoro my, którzy należymy do Niego, zostaliśmy w ten sposób uzdrowieni, to jest rzeczą słuszną i właściwą, abyśmy żyli w szczęśliwym, dobrowolnym poddaniu się Jego woli i w radosnym posłuszeństwie Jego słowu. Który grzechy nasze nosił w ciele swoim na drzewie, abyśmy będąc umarłymi grzechom w sprawiedliwości żyli, którego siniałymi razy uzdrowieni jesteście. Pierwszy list Piotra 2,24. Albowiem byliście jak błądzące owce, ale teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. Pierwszy list Piotra 2,25.